My zwlekali. Pan prezydent uznał inaczej. Mam nadzieję, że zrobi chociaż to, że nominuje w pierwszym kroku na premiera tego, kto wylegitymował mu się przed jego obliczem prezydenckim większością realną, którą ma w tym Sejmie. Mamy nadzieję, że w tej sprawie pan prezydent nie popełni błędu i nie będzie nominował tych, którzy w jawny sposób wprowadzają go w błąd, mówiąc o tym, że taką większością dysponują. Ale pan prezydent użył argumentu, że nie macie umowy koalicyjnej. Właśnie, pisemnej. Może trzeba było coś spisać. Oczywiście, że możemy spisać w każdej chwili na życzenie pana prezydenta. W czasie konsultacji nie było ani przez chwilę takiego oczekiwania, ani takiej sugestii z ust pana prezydenta. Gdyby powiedział nam wczoraj, że problemem jest brak umowy koalicyjnej, odpowiedzielibyśmy na to, że prace wstępne, negocjacje wstępne żeśmy zaczęli. Natomiast nie rozumiemy, dlaczego pan prezydent nie miałby powierzyć misji sprawowania takiego rządu, formowania takiego rządu komuś, o kim wszystkie ugrupowania dysponujące większością w tym Sejmie jasno powiedziały, że za nim zagłosują. Pan prezydent wielokrotnie pytał nas, czy to na pewno, czy nasze organy statutowe się z tym zgadzają. Zapewniliśmy go o tym. 248 głosów za Tuskiem padnie, a więc naprawdę nie ma na co czekać. A Morawiecki ma umowę koalicyjną, która dzisiaj jest w grze, a Morawiecki ma większość, mając 194 posłów. Oczekiwalibyśmy jednak poważnego traktowania tego procesu, bo to już nawet nie chodzi o marnowanie. Za chwilę będzie to ze strony PiS-u kradzież naszego czasu, który jest bardzo cenny i którego potrzebujemy, żeby zacząć wprowadzać zmiany w Polsce. I po co to robią? Robią to po to, żeby cały czas zabezpieczać swoje doły przed ucieczką. Znaczy, to jest syndrom kapitana, który widząc tonący okręt, żeby mu marynarze z niego nie zwiewali, będzie ich oszukiwał, że z kimś gada, coś robi, komuś założył podsłuch i na pewno jeszcze coś wyjdzie. Przedłużają ten proces i będą go przedłużać do końca, licząc, że my się pokłócimy, nie dogadamy, że ludziom opadnie nadzieja, fala, że zacznie się roszczeniowe spoglądanie, no gdzie ten rząd, przecież wybraliśmy ten rząd. Proszę Państwa, dzisiaj wina jest całkowicie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedzialność jest całkowicie po stronie prezydenta Dudy. Oni mają wszystkie karty w ręku, żeby tę sytuację przeciąć jednoznacznie zgodnie z wolą wyrażoną przez wyborców 15 października. Co powiecie prezydentowi? Jeżeli bym go spotkał, powiedziałbym najpierw dzień dobry panie prezydencie. A później bym powiedział, że mam nadzieję po naszych wczorajszych rozmowach, że nominuje pan naszego wspólnego kandydata na premiera w pierwszym kroku. Ja wchodząc na wczorajsze spotkanie oceniałem prawdopodobieństwo takiego zdarzenia na 0%, po wyjściu oceniam na pewnie niecałe 30%, ale jednak się pojawiło. Pan prezydent jasno dał nam do zrozumienia, że taką sytuację rozważa. Nie rozumiem jego dzisiejszej wypowiedzi o tym, że jest dwóch kandydatów, no bo jeżeli przychodzi ktoś i chce mi powiedzieć, że 194 równa się 248, to ja się z taką wykładnią podstaw matematyki nie zgadzam. A macie kandydata na... Nie rozmawialiśmy jeszcze o obsadzie prezydiów Sejmu i Senatu. Takie rozmowy będą. Oczywiście, powinien być to też w naszej ocenie trzeciej drogi układu.